Witamy serdecznie. Dzisiaj znowu u Piotra Kozłowskiego w sklepie wędkarskim Rapa. Piotruś, wpadłem, tak jak zatelefonowałem do ciebie, żeby jeszcze pogadać dalej, bo widzę, że ludziom się pierwszy film się spodobał, bo mówisz... Z sensem. Ja o tych rzeczach to ja już pisałem, słuchaj, 10 lat temu. W książce. Tak. Moja Polska. Mam tą książkę z dedykacją nawet. Super. Moją? Książkę wydałem w 2015 roku, ale ja o tym już 10 lat temu pisałem. O tych wszystkich kolektorach, o tych truciach, o tych śmuciach i tak dalej, o tym wszystkim. Piotruś, proste pytanie do ciebie mam. Czy na Odrze się skończy? No jak się skończy? Wszystko jest trute. Piotrek, to powiedz mi jeszcze w mediach... To się dopiero zaczyna. Okej, okay. W mediach jeszcze teraz słyszymy, że do końca tygodnia, czyli tam chyba do bodajże 27, jakoś tak, ma być zdjęty zakaz połowu na Odrze. Oczywiście nie można bydła poić tą wodą, ale ryby można łowić. Rozumiesz coś z tego? Czy to jest racjonalne podejście? Nie, dlatego że to jest trucie ludzi. Nie wiadomo, czym są zatrute te ryby. Właśnie o tym, do tego chciałem Piotruś dojść. I nigdy się nie dowiemy. Właśnie o to chodzi. Wędkarze, którzy zawieźli próbki, pierwsze próbki do Puław, zostanie wygonieni stamtąd. Zostało nieprzyjęte. No to mówię, wygonieni. Mhm, tak. A na zlecenie, powiedzmy, rządu te próbki zostały przebadane i wyszły jakieś tam algi, cefale czy gnomy. No dobrze. Tak, nam wędkarzom alga kojarzy się ze słynną blachą, prawda, wahadłową. A mnie z odchudzaniem. Powiedz mi, jak te algi mogły się dostać do wody słodkiej, mimo że jakieś tam, powiedzmy, wystąpiło zasolenie? Skąd te algi? To one kwitną w ogóle? Nie dywaguję w ogóle, jak mogła być zakruta ta Odra, kto zatruł, czy ten. Nie dywaguję, bo może być wiele, wiele różnych przyczyn. Natomiast zauważcie jedną rzecz. Byli hitlerowcy, czyli Niemcy, podali sobie ręce z polskim rządem i tak jakby nie widzieli tematu. Zauważcie, przecież to jest rzeka, która dzieli... Tak, to jest rzeka graniczna, no, można powiedzieć. I zobaczcie, że tutaj jakby Niemcy o byle co robią szum, jeśli chodzi o ekologię, Piotruś, a tutaj w tym zakresie w ogóle nie ma szumu. Pamiętasz, kiedyś do ciebie dzwoniłem, to było chyba w styczniu, ja wróciłem, wtedy byłem w grudniu, koniec grudnia, byłem na Wyspie Rugi w Niemczech właśnie, wędkarstwo tam uprawiałem, można powiedzieć. Tam niektórzy kłusownictwo z Polski uprawiają, no bo Niemcy raczej, jeśli chodzi o prawo, to... Znaczy inaczej, powiem ci tak, na Rugi de facto każdy wędkarz, można powiedzieć, że jest w jakimś stopniu kłusownikiem. Powiem ci dlaczego, bo tam jest taki przepis, ci co kupują regulamin, znaczy pozwolenie, mają regulamin i widzą, że powinieneś wypłynąć, złowić dwa szczupaki, dać im w łeb i spłynąć. Więc każde jedne nakręcanie filmów, tak jak ja sam też tak robię, tak? No bo wiesz, łowimy catch and release, czyli wypuszczamy te ryby. Łamiemy już prawo, wypuszczając te ryby. Niemcy nie chcą mieć ryb pokutych, rozumiesz? Którym coś się mogło stać, że ona gdzieś tam wypłynie, tak jak u nas często tak się zdarza. Wypuszczamy rybę w kondycji i nie wiemy co tak naprawdę, że ona za 15 minut okaże się, że nie miała, wiesz, zawału serca. No bo tak może być, po trudnym holu. Często tak jest, prawda, że ryby padają, wkłada tyle w to wysiłku, że po prostu, no niestety, po jakimś czasie ryba pada. Ale do czego właśnie dążę? Było jakieś zatrucie, gdzie zostało przebadane, że tam spłynęły z pól jakieś pestycydy i tym podobne. Do tego, to są zatoki, wiadomo, to nie jest woda płynąca, bo to są zatoki Bałtyku. Zasolenie jest znikome i przy pokrywie lodowej, gdzie tam już przy minus 3 w nocy zrobiła się cienka pokrywa lodowa, podobno zabrakło tlenu, no i przez to właśnie tak. Też nie wiem. Nie wiemy i nie dowiemy. Nie wiemy, bo w końcu nie wyszło żadne takie pismo jakby od niemieckich władz, co było przyczyną na Jasmunder małym, że te ryby padły, prawda? Wiemy tylko tyle, że to, co ja tam gdzieś w internecie wyczytałem, że ekolodzy mówią jedno z WWF-u, natomiast rząd niemiecki mówi, że ryby muszą być, bo kormorany jeszcze latają, wiesz, i szukają jakby ryby, czyli woda nie jest pusta. No tam było odłowione, no mniej niż w Odrze, bo tam było chyba 30 parę ton odłowione ryb, ale i tak z takiej zatoki, to nie jest wielka zatoka, to jest bardzo dużo. My nie znamy przyczyny zatrucia, prawda? I jak można, Piotrek, zaraz się wypowiesz i wykrzyczysz, ale dla mnie jest jedna rzecz jest niejasna. Jak możemy powiedzieć, że możemy zacząć wędkować od jakiegoś tam terminu, nie znając przyczyny zatrucia. Co było zatrucie? Czy ta woda jest szkodliwa dla nas, czy nie? Czy możemy się w niej kąpać? Czy możemy tam w ogóle rękę włożyć do tej wody? Rozumiesz? Uważam, że nie.
Dlatego, że masa ryb zalega na dnie. Rzeka. I trucizna też opadła. Ależ oczywiście to wszystko rozkłada. Inne rybki zjadają, inne zwierzęta, które tam jeszcze pozostały, też się tym żywią. To wszystko jest cały czas, ta woda jest zatruta. To nie jest tak, że to i coś tam się jak eter poleci. To jest cały czas zatrucie. Ludzie, właśnie tu chodzi o to, że rząd mówi, no idźcie tłumnie nad wodę, kąpcie się, już jest dobrze. Nie, to nie jest tak. To teraz, Piotruś, jeszcze jedno. Odniosę się znowu do tej Rugi. Tam powiedziano, że były pestycydy. No okej, ryby pozdychały, prawda? Jakieś tam było delikatne zatrucie. Ale tam też padły kaczki i inne. Te, tam mają bardzo duże ilości łabędzi, bo tam są lęgowiska ptaków. Tam są właśnie chronione wszystkie trzcinowiska, bo to są jako rezerwaty porobione. De facto w trzciny w ogóle legalnie nie możesz wejść na Rugi, bo to są rezerwaty. Kaczki też pozdychały od przyduchy, co one pod wodą, tak, żyją? Ale generalnie, jak dzieje się taka tragedia, to większość prostych ludzi widzi tylko zdechłe ryby. A to jest tak. Wszystko, co się dzieje w wodzie. Wszystko, co żyje w wodzie i nad wodą, plus jeszcze rośliny. Do tego dochodzą jeszcze sprawy ludzi, którzy mają interesy nad wodą, którzy poją bydło nad wodą, ludzi, którzy wypoczywają nad wodą, którzy kąpią się nad wodą, rekreacja, to wszystko idzie. To nie tylko jest sprawa ryb. Oczywiście ryby dla wędkarzy są najważniejsze, ale kochajmy tak samo bobry, jak i ryby. Kochajmy tak samo kormorany, jak i ryby. Kormoran dlaczego to ma... też są użytkownicy ale wody. Dlaczego ma większe prawo do życia niż ryba? No ja nie rozumiem. No nie rozumiem tych kretynów. Dla mnie są kretyny. A może ja jestem ornitologiem. Bardzo wolę, w cudzysłowie, nie mówię o męskich ptakach, ale wolę ptaki. Tak. Od ryb. No i w dupie mam ryby, za przeproszenie powiedzmy, tak? Ja teraz dywaguję. Dlaczego kormoran jest zły? Nie, kochany. A żywi się rybą, a ryba nie żywi się rybą. No i wiesz, i takie dyskusje z tymi kretynami, no to całe życie, no tak to jest. Przecież ryba nawet rybie ikrę wyjada. Czy to każda będzie pstrąg, ryba zjada. Czy to będzie pstrąg, czy każdy... Ale jazgarz, i trzeba zabijać jazgarza. No ta, to było tak kiedyś. No i jazgarza nie ma. Nie ma jazgarza. Kiełbia nie ma, Piotrek. Nie ma. Co się tragedia, z kiełbiem stało? Tragedia jest. Mili, nie wiem czy wiecie, ale przez ostatnie 2 lata Wody Polskie wydały więcej pozwoleń na zrzuty ścieków do wody. Oni to nazywają wodą przemysłową, ale to są ścieki. Szara woda. Jak w kampera. Właśnie widać, jaka to jest szara woda. Niż ostatnia, ta sama firma, tylko nazywająca się inaczej, RZGW, bo najpierw było EDGW, potem było RZGW, a teraz są Wody Polskie. To przez ostatnie 2 lata wydały Wody Polskie więcej pozwoleń niż RZGW przez ostatnie 10 lat. No więc o czym my w ogóle mówimy? Wiecie, ile jest znalezionych, namierzonych zrzutów na Odrze? Około 5 tysięcy, czyli to trzeba pomnożyć. Jeszcze, jeżeli urząd, instytucja mówi, że jest 5 tysięcy, to pamiętajcie, że jest kilkakrotnie więcej takich zrzutów. I teraz wyobraźcie sobie, jest bardzo mały stan wody, bo jest. Nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, bo jest susza. No, w Niemczech, Ren. Tak. I dochodzi z tych, powiedzmy, o których wiemy, z 5 tysięcy syf. No i mamy to, co mamy. Poza tym, wiecie, na jakiej zasadzie urząd, instytucja przyjmuje. My na przykład, powiedzmy, ja jestem firmą i chcę odprowadzać z mojej korporacji, która zatrudnia powiedzmy 5 tysięcy osób i produkuje... Szarą wodę. Tak. No to piszę w deklaracji, będziemy zrzucać szarą wodę. Bez żadnych trucizn. I oni biorą tą deklarację, dobrze, pozwalamy wam. Na takiej zasadzie są... Czyli zrzuty są niekontrolowane. Nie są kontrolowane. Nikt tego nie bada. A jedyną kontrolą to jest tak, jakbyś napisał, będzie wypuszczać cyankalia, a oto nie dały panu. Czyli sam bym się musiał przyznać, że zrzucam toksyczne rzeczy. Tak, coś na przykład z drukarni, czy tam z jakiejś tam galwanizerii. Ale jeżeli napiszę, że no my tu będziemy rzucali tylko oczyszczone wody, bo mamy najnowsze technologie, nasza oczyszczalnia, a to dobra, w porządku. I na tym to polega. Stąd mamy to, co ma. Nawet nie macie pojęcia, ile w kanał ludzie walą z takich firm i takich trujących dużych instytucji. Jaka woda się tego obroni? Żadna. Żadna. Nawet rozrzedzanie jakieś, to nic nie daje. Przy niskim stanie inaczej. Nawet Nil, czy Mississippi, największe rzeki na świecie, czy Amazonka, jeśli będzie tych rur wpuszczane tu i tu, to będą powoli wymierały gatunki ryb. Powoli tak to się dzieje w Wiśle nie tylko. Ale jeżeli będzie niżówka na tej Amazonce, no to wtedy idzie wszystko tak jak na Odrze. No i to mamy to, jakie algi, śmalgi, dobrze, niech będą algi. Tylko pokażcie, z których próbek było to wzięte, jakiego dnia, dlaczego puławy przyjęły, nie przyjęły od wędkarzy, a przyjęły od rządu, powiedzmy, no, czy od Wód Polskich. No nie.
jak ja mogę zaufać rządowi, który obcym daje po 10 tysięcy złotych, a nam za chwilę o 100% czy o 150% podwyższą za energię i za wszystko. A kończy się już ta osłona teraz na prąd. Jeśli chodzi o ten prąd, no to ja wam na przykład teraz zacytuję tutaj prezesa przedsiębiorstwa pana Mariusza Eł. Z powodu podwyżek cen nośników energii i ciepła opłaty za mieszkania wzrosną tej zimy od 80 do 150%. Wynika z symulacji przeprowadzonej przez zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami Admus. Będziemy musieli zmienić swój styl życia, stwierdził prezes przedsiębiorstwa wcześniej. Zbierać chrust. No ale to też nie no można. No tak, kozę sobie wstawisz, w oknie zrobisz no chyba dziurę. Taką od Arabu wezmę kozę i sobie wstawię, chyba żeby mi cieplej było, wiesz. No nie, no chore to. Zatem nie wierzcie w nic temu rządowi, temu czy tamtemu, od 39 do 2002 nie wierzcie żadnemu rządowi. Jeżeli oni mówią, słuchajcie mili, że glifosat jest nieszkodliwy, kurwa. Jeżeli oni mówią, że G5 jest nieszkodliwe. Słuchajcie, ja jako chyba pierwszy w Polsce, nietypowo naukowo, ale zrobiłem taki rozdział BTS. O, jest tak, akurat trafiłem. Czyli o nadajnikach. Tak, telefonii komórkowej. Mhm. Około 70 stron ma ten rozdział. Także ja mam pojęcie w tym zakresie, bo to są naprawdę masa wiadomość na 70 stron. To nie można lać wody. Ja w tym zakresie mam jakieś pojęcie. W porównaniu z ludźmi w Polsce dotarłem do pewnych profesorów, którzy pisali pewne oceny i raporty oddziaływania na środowisko dla rządów. I okazało się, na przykład jednego poznałem, że znał mnie od dziecka i pojechałem do niego, nie powiem teraz, gdzie pod Warszawę. I odbyłem z nim kilkugodzinną rozmowę. I on mi powiedział jedno zdanie. Gdybym napisał prawdę, nigdy bym nie dostał zlecenia i zostałbym wyrzucony. Koniec. Koniec. Czyli cenzura. Cały czas cenzura. Prawda nie może być. Nie może być prawda. Prawda jest bardzo niewygodna i prawda uświadamia i to wtedy są rewolucje. Tym bardziej, że Odra naprawdę była rybną. No, ale ja mówiłem, że przyjdzie czas i na najbardziej rybną rzekę w Polsce. Przyszło. Ale to nie koniec, to wszystko będzie powtórzone. Zresztą, jak tylko dobrze spada, podjadę znowu na Wisłę, pokażę wam kolektorki. Będą na mnie czyhać może tam służby, no bo ja... No teraz zabili przecież jednego z dziennikarzy. No, w dziwnych okolicznościach stłuczony łeb nie żyje. Także wiesz, no niewygodni są ludzie. Pan Sebastian, no dla mnie kolega Sebastian, który prowadzi kanał, jak on ma, Sebastian Kowalczyk. Też się zainteresował tymi sprawami. Ja chciałem, żeby zrobił ze mną, znaczy live'a, czy w ogóle program o kłusownikach w Warszawie, to Sebastian powiedział, no, wiesz, to moi koledzy nie bardzo mogą. No to, albo w tamte, ale dobrze, Sebciu, dobrze, dobrze, że chociaż idziesz tą drogą, że pokazujesz te ścieki, że udostępniłeś mój film. Bardzo się cieszę. I wiesz co, powiem ci, Sebciu, tak. Muszę tutaj niestety cię skrytykować, bo dopiero teraz zaczęło się o tym mówić, a tutaj na przykład specjalnie pod twoim filmem wystukałem w Ctrl P czy Ctrl V jest, jak wyszukujemy? Ctrl F jak wyszukujesz. Ctrl F, czyli znasz się trochę. Trochę tak. Szkoła nie poszła. Ctrl F i pisałem Grubarczyk, czy tam jakiś PZW, czy coś i wyskoczyło mi w twoich komentarzach u ciebie. I przeczytam ci, Sebciu, jeden komentarz, który jest naprawdę dobry. Panie Sebastianie, kiedy powstawał Departament Rybactwa, był pan na konferencji i z entuzjazmem wysłuchał pan prezesa Wód Polskich i wiceministra Grubarczyka. Nie padły żadne pytania, wszyscy uwierzyliście tej propagandzie, a teraz za głowy się łapiecie i wsłuchujecie się nadal w pisowskie bajki. Żal mi pana i tych pana teorii, i tak nikt z tym nic nie zrobi. Tu jakieś są skróty myśli, tacy ludzie i tacy rządzący, którzy myślą tylko o kasie i stanowiskach. Napisałbym więcej, ale to nie ma sensu, bo i tak nic to nie zmieni. Oby do lepszych czasów. Zatem, no tak było, Sebastian, ty jeździsz, te w PZW opowiadałeś, ty jakimś ala ichtiologami, to, tego, śmego. Tak naprawdę dopiero teraz od tego filmu zająłeś się tym, czym powinieneś się dla społeczeństwa zajmować. Pierwszy raz w życiu zaczyna mi się podobać twój film. A nie, jedziesz z towarzyszem Gugałą, no już mamy tutaj rapkę, taką, o jak, ale tak, ale tak. No to jest dobre, to macie z tego oglądalność, ale to jest infantylne. I rób dalej takie filmy, jak robiłeś ostatnio i za to cię będę podziwiał. A za tamte, no niestety, wybacz, ale jest to tylko działalność prosrebrnikowa, żeby zarobić i ogłupić ten jeszcze kretyński naród.
No nie w całości, ale no bo niestety, no mamy jak mamy. Piotruś, no, pytanie. Każdy rodzi się z kowronkiem. Pytanie mam jeszcze. Czy jeżeli na przykład kanał Sebastian Kowalczyk, jeżeli ten kanał się do ciebie odezwie... Nie jak Sebastiana oglądam czy tam Dzikiego, tylko jak treść, no treść, rozumiem. Denerwujemy treść. Rozmawialiśmy bzane kilo, Jezu, nie mogę. Okej, ale przejdę... Ja na żywca takie zakładałem. Przejdę, Piotruś, do mojego pytania. Jeżeli do ciebie się odezwie i będzie chciał z tobą zrobić live'a lub film... Ale ja z przyjemnością live'a. Tylko nie przygotowujemy tematu, bo za chwilę, wiesz, będzie się dzień przygotowywał. Proszę bardzo, możemy zrobić live'a. Ja na przykład będę zadawał pytania, które wydaje mi się, że są dla mnie trudne. Ja zadam mu pytania. Na pewno zadam mu pytania o tych kolegów kłusowników, z którymi nie chciał zrobić ze mną. Zobacz, Sepsiu, Rutek wstawił gościa i nie obawiał się, że tam numery boczne czy co tego. A ty wywołany do tablicy w sprawie kłusowniczej? Nie, bo moi koledzy. No to wiesz, no to tak się nie robi. No. To znaczy, że co, że jak przyjdzie mój kolega i zamorduje jakąś dziewczynkę, a potem ją zgwałci i zamorduje, to powiem, nie, to ja tym się nie zajmę, bo to jest mój kolega? No litość. Mili, może być tak, że te 250 milionów od... Powiedzmy pani Moskwy od ministerstwa, czy tam w ogóle z budżetu państwa trafi do Wód Polskich. No, a może być tak, że nie, ja naprawdę, no, wybaczcie, no ja tak się tutaj, żeby nie trzymam się, żeby nie przeklinać, ale no, nie ładnie. Powycinam. To powycinasz? Możesz kurwa jego mać. Mili, na przykład Wody Polskie wysyłają coś na przykład do Wiosiu, jakieś próbki, ale Wioś wcale nie musi informować Wód Polskich, chyba że Wody Polskie poproszą Wioś, że chcą takie coś. No w ogóle tu jest jakiś, tu jest w ogóle kosmos. Tu jest jakiś, to jest w ogóle, słuchajcie, ale to jest w każdej branży tak, jeśli chodzi, bo ja pamiętam tak, jak ja boksowałem się z wieloma urzędami. Wszędzie jest tak samo. Wszystko jest przeciwko naturze i wszędzie, w każdym urzędzie jest przeciwko człowiekowi, nie powiem obywatelowi. Mili, zobaczcie, ja ten przykład zawsze będę podawał. Mirek z Żoliborza, stojąc na Berglu, jadł jabłko i wrzucił do Bergla ogryzek. Stali policjanci, podpłynęli i wlepili mu mandat za wrzucenie tego. Ja nie pamiętam, ale wysoko go wtedy chyba 200 zł. Wtedy 200 zł kilkanaście lat temu to było dużo pieniędzy. Przed inflacją. A powiedzmy te 200 zł przed inflacją i 10 lat wcześniej, no to tak, myślę, że... inna wartość pieniądza. Że obecnie, gdyby Wody Polskie miały skarać jakąś firmę, to byłoby to mniej pieniędzy niż oni wlepili temu człowiekowi. A przecież na kolektorze on mógł powiedzieć, no ale ja nęcę amury, bo tam amury podchodziły. A gdyby poleciał do domu, bo mieszkał na Żoliborzu i wrzucił ten ogryzek do kibla i on by wypłynął tą samą rurką, tam dwie takie rury wielkie są, to wtedy by nie dostał tego mandatu, więc to jest w ogóle wszystko pochromolone. Zatem, mili, zapraszam do następnych odcinków. Na pewno nie skończymy z Rutkiem tych opowieści o zatruciach, dlatego że te zatrucia u nas... Idą deszcze, idą, Piotrek. Idą i pojedziemy na kolektor, Rutek. Pojedziemy. To przysięgasz? Tak. Przysięga, tak. Rutek przysięga. Przed publiką. A publika się rozliczy nawet. No oczywiście, publika słowa. Bardzo rozliczy. Jacuś, słuchaj, jak nad jeziorem łowił i tam ktoś wyniuchał, że tam nie zamoczył ręki, czy zemiał, to mu zaraz to wyjęli. Także każdą rzecz znajdą. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia, oczywiście do niemiłego zobaczenia, bo nie będziemy mówić o rzeczach miłych. Mili to my jesteśmy, ja staram się być miły, bo ja powinienem co drugie słowo używać na K, na H. Ale kto cię tego przekonał, żebyś tego nie robił? No tak, ale to mi nie pasuje. No, bo no trzeba, ja wiem, że to nie jest twoim stylu. Trzeba nazywać sprawy po imieniu. Nie możemy mówić o pedofilu, że on jest niedostosowany do społeczeństwa, bo o gwałcicielu, że on co, że on miał, mama go biła, a tatuś też go bił. No nie można takich rzeczy mówić. Mówimy gwałciciel, pedofil, bandyta, morderca, morderca przyrody. No nie będę mówił teraz na kanach, na inne te, bo to tak na twoim kanale może nie wypada. Dziękuję, Piotr. Dziękuję ślicznie i Państwu też. Tak, czekamy na odpowiedź też ze strony tutaj kanału jednego wędkarskiego. Może będzie chciał... Od Seby? Tak, no może będzie chciał z tobą właśnie jakąś ja Seby za ten ostatni film bardzo chwalę, za inne... Nie to, że go ganie, tylko... Piotrek, znam twoje podejście do filmów Michałki. Wędkarskich. On, Seba pokazuje Michałki. Tu rybeczka, tutaj kamyk tego. Dobrze, ale to jest wszystko cały czas tak samo. Ja myślę, że brać wędkarska, tak samo kanały no, YouTube'owe, w tym momencie troszeczkę się bardziej jakby razem, wiesz, spojednamy, tak? I no coś nadzieję, może z tego no, wszystkiego wyjdzie. Mam nadzieję, bo w YouTube'ie jest siła, bo to są jeszcze jestem takie media... Jestem tak zaskoczony ostatnim filmem Seby, że aż mówię, Boże, to nie ten człowiek, on ma chyba brata bliźniaka, ale patrzę po jednym szczególnym
szczególny, że to jednak.